terminalach w niedzielę spowoduje natychmiastowe przesunięcie części ładunków do Niemiec, Belgii, Holandii, a także do litewskiej Kłajpedy, napisali w swoim stanowisku przedstawiciele branży przeładunkowej. Apelują do posłów, by wykreślili z ustawy szkodliwe dla polskiej gospodarki zapisy. Miłośnicy kolei złożyli wniosek o wpisanie do rejestru zabytków linii kolejowej z Kamiennej Góry do Krzeszowa w województwie dolnośląskim. To próba obrony tej linii przed przebudowaniem jej na drogę rowerową. Arkadiusz Dybiec z Urzędu Miasta w Kamiennej Górze mówi, że przez ostatnie prawie 30 lat, kiedy linia faktycznie nie działała, nikt się nią nie zainteresował, a miłośnicy kolei obudzili się, kiedy samorządowcy postanowili zrobić coś dla mieszkańców, czyli wybudować na torowisku drogę rowerową z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Powstał właśnie kłopot z tą grupą ludzi, którzy jedyne co robią, to blokują jakiekolwiek inwestycje. Czytałem taki tekst jednego z tych panów, który chwalił się tym, jak to zablokowali inwestycje w Kowarach, w Karpaczu, tylko co powstało w zamian? Kompletnie nic na tą chwilę. Miłośnicy kolei argumentują, że linie do Krzeszowa, Karpacza czy Kowar nadają się do odbudowy i powinny na nie wrócić pociągi. Dlatego próbują powstrzymać ich przebudowę na trasy rowerowe. Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych w Polsce chcą udowodnić, że nie są skażone smogiem. W postulatach do Ministerstwa Zdrowia domagają się, aby stan czystości powietrza podawano bezpośrednio z miejscowości, a nie ze strefy. Monika Chrobak. Zdaniem wiceburmistrza Krynicy Zdroju Tomasza Wołowca, dotychczasowy system badania jakości powietrza jest krzywdzący dla uzdrowisk. Powoduje poważne straty wizerunkowe. Z uwagi na to, że Małopolska jest bardzo zróżnicowana ekonomicznie i gospodarczo, mamy tereny przemysłowe i mamy tereny typowo uzdrowiskowe, więc zawsze proces uśredniania nigdy nie będzie adekwatny do rzeczywistej jakości powietrza. Gminy uzdrowiskowe inwestują już we własne stacje pomiarowe, które badają jakość powietrza na ich terenie. Są one m.in. w Sopocie, Busku-Zdroju czy Muszynie. One tutaj pokazują, że spełniamy te wszystkie normy. Mówi burmistrz Muszyny Jan Golba i dodaje. Mam nadzieję, że uda się zmienić to rozporządzenie, które będzie nam pozwalało prowadzić badania w oparciu o inne rozwiązania. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to my nigdy nie będziemy w stanie pokazać, jaka jest czystość powietrza. Postulaty dotyczące zmian przepisów w tym zakresie trafiły już do resortu zdrowia. Monika Chrobak, Polskie Radio. W Polsce jest 45 miejscowości uzdrowiskowych. Pracownicy Muzeum Techniki i Przemysłu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie domagają się wypłat zaległych pensji. Od sierpnia nie dostają pełnego wynagrodzenia. Kilkudziesięciu pracowników wyszło przed siedzibę muzeum z transparentami. Sytuacja finansowa placówki zaczęła się pogarszać na początku roku, kiedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało jej dotacji. Od tego czasu muzeum nie płaci za część siedziby z Pałacu Kultury i pracownicy uczestniczący w proteście chcieli zwrócić się tym samym uwagę na swoje problemy. Dlatego uwaga panu Stankowi Kowalczynego każdy się zwrócił muzeum lub uczestniczy w pilatowie muzeum. Nie chodzi w ogóle o utrzymanie muzeum, bo to, żeby muzeum istniało. Która wymaga moim zdaniem wyjaśnienia. Otóż proszę Państwa, proszę dyrektora nie mylić ekshumacji z oględzinami z sekcją zwłok. Składa się każdego muzeum. Kwestia złożenia zażalenia na artykuł 210 Kodeksu Postępowania Karnego, nie dostaliśmy dotacji, którą to która była podnoszona niestety, jak mówię, ku mojemu zdumieniu także w ustach prawników, odnosi się do treści do redakcji tego przepisu, który mówi, że prokurator może zarządzić wyjęcie zwłok z pismo, w którym proponuje Państwa, czyli to nie jest dla prokuratora działanie czy czynność obligatoryjna, fakultatywna, a skoro może, to znaczy nie musi, jeżeli rodzina się nie zgadza, jeżeli rodzina prezentuje inne stanowisko, to nie musi. Tylko ten artykuł 210, drodzy Państwo, trzeba czytać łącznie z artykułem 209, który traktuje oględzinami o sekcji zwłok, on się do niego odnosi, ma z nim bezpośredni związek. Muzeum Józefa Piłsudskiego. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator przeprowadza oględziny i sekcje zwłok. A jeżeli zdarzy się tak,
dyrektor muzeum Józefa Piłsudskiego i jego wnuk Krzysztof Jaraczewski podkreślał, że tworzona placówka będzie miała niezwykły charakter. Idea muzeum zawiera nie tylko przesłanie rzetelności historycznej, czytelności, jakości przekazu. Jest on także okazywanie szacunku dla ludzi innego poglądu. Będą się kierować wartościami, które wskazują prawdziwy dom, pogodnym nastrojem, zaufaniem, dumą, wzajemnym wsparciem, otwartością. Muzeum ma ponadto inspirować. Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał, że Muzeum Józefa Piłsudskiego będzie ukazywało człowieka niezwykłego, który odgrywał wyjątkową rolę w historii Polski. Jego społeczny fenomen polegał na tym, że Piłsudski spajał i spaja polską wspólnotę. Polski naród dzięki Piłsudskiemu był razem. On integruje i spaja wspólnotę. Dzięki Piłsudskiemu mamy swoją tożsamość, pamięć, która jest dla nas ważna. Mamy system wartości, który się marszałkiem pojawił. Muzeum Józefa Piłsudskiego zostanie udostępnione zwiedzającym w 2018 roku. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę będzie poświęcona pierwszemu marszałkowi odrodzonej Rzeczpospolitej Miłosławowi Naczelnemu Zwycięskiej Armii Zdobiącej Europy Zachodniej przed Bolszewicką Rosją w 1920 roku. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny, który składa wejdzie część historyczna, drewna, pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, dworek Miłuszy, dom rodziny Piłsudskich w Sulejówku, willa Bzów, dawna adiudantura, ogród oraz nowy budynek z narracją narracyjną, dostawą stałą spełniającą funkcje muzealne, edukacyjne i animacyjne. Ale Państwo zapewne doskonale pamiętacie, rząd przyjął uroczyste obchody stulecia odzyskania niepodległości, choć rocznica przypada w roku 2018. Rada Ministrów przyjęła informację w sprawie realizacji wieloletniego programu Niepodległa, który ma być realizowany od przyszłego roku aż do roku 2021. Powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, wiceminister kultury Jadwiga Jarosław Sejm podkreślił, że zakłada on przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem się oraz odrodzeniem się państwa polskiego. Niepodległość jest na pewno niekwestionowaną wartością wspólną, która łączy Polaków. Odzyskanie niepodległości ugruntowane było wszakże procesem trwającym kilka lat. Epoka ta obejmuje różne doświadczenia regionów naszego kraju, liderów, przywódców, wielu tradycji ideowych. Dlatego zdecydowaliśmy się, że ten program będzie wieloletni i będzie obejmował lata 2017-2021. Będziemy też zachęcać w tym czasie do refleksji na temat polskiego losu głębiej przed sięgając. Czy projekt uchwalający upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości zajmują się m.in. nagranie i wydanie partytur stu najwybitniejszych utworów muzycznych z lat 1918-2018. Projekty wystawienicze które związane ze stuleciem awangardy oraz budowa sieci muzeów, czyli Muzeum Historii Polski. Kolejny pomysł to sto pomników na stulecie niepodległości, mówi Jarosław Sejm oraz szef resortu kultury Piotr Gliński. Uzupełnimy listę pomników historii, pan minister prezydencko, mamy ich dzisiaj 60. Chcemy dojść do stulecia niepodległości, sto pomników historii. Są nowe wnioski, one są godne. Znakomicie tę listę uzupełniają. To jest też realizacja uspełnionego jakichś bardzo dużo wniosków. Jest bardzo wiele istotnych instytucji i samorządów lokalnych, zwłaszcza te, po czym jest potrzeba, żeby zwiększyć tę listę dotyczącą miejsc pamięci pomiarów. Ważnym elementem ma być także wsparcie obchodów stulecia odzyskania niepodległości organizowanych przez grupę obywateli, a także program skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych wspierających budowę pamięci regionach i lokalnych wydarzeniach oraz o bohaterach z okresu odzyskania niepodległości. Władze Torunia, reprezentacje szkół i harcerze złożyli kwiaty na drogę jedynej kobiety w Instytucie Ocieńnym. Profesor Elżbiety Zawadzkiej. Wśród zebranych był kapitan Aleksander Harnacki, ostatni żyjący cichociemny. Zebranych przywitał Jan Wyrowiński, przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej. Szanowna i drogo, pani profesor, twoje dzieło,
panie kapitanie, ostatni z żyjących cichociemnych, Aleksandrze Tarnacki. Bardzo serdecznie witamy w tym miejscu, który jest dla nas wszystkich Torunian bardzo drogi. Wszystko prawda, ale prawdziwy egzamin stoi w tej chwili przed prokuraturą, drodzy państwo. I wierzcie mi, prokuratura go zda, ale jeszcze raz apeluję o przejście z pomocą w tym naprawdę trudnym i bardzo bolesnym dla wszystkich przedsięwzięciu. Jest patronką naszej szkoły. Zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Sidorowicz. Jeśli chcesz okazję, żeby pokłonić się i podziękować za to wszystko, co zrobiła dla Polski, dla Torunia. Droga Zawadzka-Wakarecy, prezes Fundacji imienia generał Elżbiety Zawadzkiej. Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, co dla nich było ważne, czyli pielęgnowanie pamięci historycznej. Najbliższe spotkanie formacyjne tu była się konferencja Cicho Ciemni, historie bohaterów. Problemy były referaty, dyskusje i warsztaty dla młodzieży. Spotkanie o 17 zamknął koncert brytyjskiej wokalistki polskiego pochodzenia Katie Carr, która ma wiele miejsca w swojej twórczości, poświęca Polsce i Polakom, również generał Elżbiety Zawadzkiej. I tą informacją kończymy nasz dzisiejszy magazyn. I to sprawa kada usłyszała. Nowej ewangelizacji. I tam dojdziecie państwo do Bractwa. Radio 24. Najbliższe następne uroczyste przyjęcie do Bractwa komentarze, ze złożeniem analizy, przyrzeczeń Puls Gospodarki przez następnych kandydatów w niedzielę 11 grudnia na mszy świętej o godzinie 12 w naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Do innych kandydatów, którzy nie mogą przybyć, wyślemy listy Donald Trump z odznakami Bractwa tak mówiła i sami państwo to przyrzeczenie złóżcie najlepiej w kościele prywatnie przy Najświętszym Sakramencie. Kontakt, informacje pod adresem mailowym sanktuarium bet.radiomaria.pl oraz telefon 693-160-1','1 ale równocześnie dziękowała współpracownikom za zaangażowanie w kampanię i podkreślała, że wszyscy powinni zaakceptować wyniki wyborów. Donald Trump będzie naszym prezydentem. Jesteśmy mówili otwarte umysły i szanse na przywództwo. Nasza konstytucyjna demokracja gwarantuje pokojowe przekazanie władzy. Hillary Clinton podkreśliła, że należy bronić wszystkich wolności zawartych w amerykańskiej konstytucji i że Ameryka jest krajem dla wszystkich. Dziękowała prezydentowi Barackowi Obamie i jego żonie za 8 lat prezydentury. Apelowała do młodych ludzi, by nie porzucali marzeń. I have spent my entire adult life. Przez całe moje dorosłe życie walczyłam o to, w co wierzyłam. Miałam sukcesy i porażki, czasem bardzo bolesne. Wielu z was jest na początku swojej profesjonalnej i publicznej kariery. Proszę was, nie przestawajcie wierzyć, że warto jest walczyć o to, co jest dobre. Fighting for what's right is worth it. Wojciech Cywielski, Polskie Radio Nowy Jork. Tanieją kredyty hipoteczne, tak wynika z raportu firmy Expander. Przed miesiącem trzy banki zdecydowały się na obniżkę marży, a jeden zrezygnował z pobierania prowizji. To wpłynęło na statystyki, które wcześniej przez wiele miesięcy wskazywały na stabilny, wysoki poziom kosztów tego typu pożyczek. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, obniżka jest sporym zaskoczeniem. Właściwie przez cały rok nic się nie działo. Po raz ostatni mieliśmy jakieś większe zmiany na przełomie 2015-16 w związku z wprowadzeniem podatku bankowego. Według Sadowskiego banki zdecydowały się na taki ruch, dlatego że chcą zrealizować swoje plany sprzedażowe na ten rok i tym samym przyciągnąć dodatkowych klientów. Zdaniem analityka, po nowym roku koszty kredytów mogą wrócić do dawnego wysokiego poziomu. Banki myślę, że raczej nie muszą zabiegać o klienta w nowym roku, dlatego że wtedy mamy znowu pulę pieniędzy na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Koszty kredytów hipotecznych wzrosły na początku tego roku w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, a także wyższych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Unia Europejska rozszerzyła sankcje dyplomatyczne w związku z naszym pierwszym rozmówcą. Pani Krystyno, zwrócili się państwo do naszej redakcji z prośbą o pomoc i o interwencję, dlatego że w waszej miejscowości przeprowadzone było scalanie gruntów, wskutek którego czują się państwo poszkodowani. Dlaczego? Dziękuję bardzo, że telewizja zaszczyciła swoją obecnością nas, tutaj mieszkańców Pradwi Narodowej. Jesteśmy bardzo pokrzywdzeni
osoby mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta w europejskich mamy bankach. Taką nadzieję, na czarnej liście jest także 37 firm, w których europejskie aktywa pozostają zamrożone. Decyzje dotyczące sankcji dyplomatycznych w związku z rosyjską agresją na Ukrainie nie budzą obecnie w Europie kontrowersji. Nieco inaczej jest z restrykcjami gospodarczymi wobec Rosji, które wygasają pod koniec stycznia i potrzebna jest jednomyślność wszystkich, by je przedłużyć. Jeszcze niedawno powiększała się grupa unijnych krajów domagających się złagodzenia sankcji. Jednak po rosyjskich bombardowaniach w Syrii te głosy ucichły. O przyszłości restrykcji gospodarczych Unia Europejska zdecyduje w przyszłym miesiącu. Są to majątki naszych rodziców i nasze wieloletnie i uważamy wszyscy, że jeżeli ta prawda zwycięży, to wtedy dopiero musi być sprawiedliwość. A sprawiedliwość to znaczy, że jeżeli zostało coś nam odebrane siłowo, to musi to zostać przywrócone. Każda krzywda, proszę Państwa, musi zostać naprawiona. Inaczej nie możemy w tym kraju żyć i mieszkać, jeżeli nie zostaną krzywdy naprawione. Pani Krystyno, o szczegółowych przypadkach będziemy rozmawiali w dalszej części naszego programu. Proszę powiedzieć, jak długo czekacie już na wyprostowanie tych spraw? Proszę Państwa, my już jesteśmy u kresu sił. To jest 11 lat. Już chodzimy po urzędach, po wszystkich instytucjach. Odwołujemy się, tracimy pieniądze, zdrowie. Jesteśmy już załamani i po prostu nie możemy dojść do prawdy, chociaż niby urzędy przyznają nam rację i wszyscy się nad nami litują, ubolewają, że jesteśmy faktycznie pokrzywdzeni. Na Radzie pan radny powiedział, my nie jesteśmy winni waszej krzywdy, więc zdaję sobie sprawę, że to jest krzywda. No to gdzie mamy znaleźć tego winnego? Kto tą krzywdę jest władny naprawić? Na to czekamy i nie ustaniemy dotąd, dopóki ta krzywda nie zostanie naprawiona. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przekręty z ziemią. Taki mocny tytuł naszego programu interwencyjnego. A dlaczego? O tym dowiecie się państwo w trakcie naszego programu. Po stronie prawdy zostańcie państwo. Co jest przerażające, wiedząc, że Stany Zjednoczone żyją wyborami, że te wybory będą przełomowe, jeśli chodzi o przypomnijmy, znajdujemy się w gminie Padew-Narnowa, jest to powiat mielecki. Pani Halina Kozik jest kolejną osobą, która jest poszkodowana w wyniku scaleń gruntów. Otóż na te scalenia gruntów są pieniądze, były pieniądze, aby tego samorządy mogły dokonywać, ale oczywiście za zgodą mieszkańców, za zgodą ludzi, którzy jedni chcą oddać kawałek ziemi, ponieważ inni również chcą tę ziemię przejąć. W waszym wypadku, jak się ta sprawa zaczęła? Ja się obawiam, że nie tylko nie ma Salanie odbyło się w 2005 roku, trwało to do 2007 roku. Miało na celu poprawić możliwość gospodarowania, to znaczy grunty sali, żeby były bardziej efektywne i możliwe do obróbki, znaczy ciężkim sprzętem, jaki teraz już mamy. Miało na celu poprawić te warunki gospodarowania rolników. Niestety, tak się nie stało. Było to zainwestowane bardzo duże pieniądze, trzeba to zaznaczyć, na ten cel. Jednak nie zostało ono w pełni dobrze to wykonane. Znaczy gospodarstwa, które nie miały takiej potrzeby scalania, były areały szerokie, tak na przykład ja powiem na moim przykładzie, były to dwa gospodarstwa w Padwie Narodowej, szerokie, bo rodzice już wcześniej przygotowywali pod cel, znaczy taki, żeby można było je obrabiać ciągnikami, maszynami. Były to w kawałkach jedne szerokie grunty, ponad 50-60 metrów szerokie. Dlatego też do scalania myśmy nie przystępowali, bo nie było w naszym konkretnym przypadku takiej potrzeby. Scalanie miało na celu scalać użytki rolne, to znaczy w polach, ale nie miało na celu scalać czy zmieniać jakieś powierzchni, działki w terenach zabudowane. To by zabudowanych. To było znaczy założeniem scalania, że jeżeli nie ma zgody, to tereny zabudowane zostają w
tak, jak powinny one wyglądać i tak, jak mieszkańcy sobie chcą to zrobić. W naszym przypadku rozsalono nam nasze grunty. Jedno gospodarstwo znaczy miało drogę w środku pól, jak powiedziałam, że było szerokie, prostokątem było ciągnące się do toru i jeszcze za torem pole było. Bo to było, rodzice zakupili dwa gospodarstwa, w środku była droga. Tą drogę wycięto nam i dano nam 15 kilometrów od zabudowań, proszę Państwa, pod wsią Żarownię. Dano nam to. Było, znaczy mieli tam rodzice takie, znaczy założenia, że przejeżdżało nimi jeszcze dwóch rolników, którzy oni znowu rodziców puszczali w dalszych polach i przejeżdżali sobie. Ci, właśnie ci rolnicy, którzy przejeżdżali już dawno nie żyją, więc ta droga tylko służyła tak jak podoba z naszych pól i służyła tylko do naszego obróbki gospodarstwa. Podczas tego scalania zwężono nam to pole, wycięto nam tą drogę zabraną, tak jak powiedziałam, dano pod Żarownię. I jeszcze co ciekawe, starostwo powiatowe wzięło i uwłaszczyło tych nieżyjących ludzi, tych dwóch, uwłaszczyło, dało im prawo własności i także jest to w jednym kawałku pod Żarowniem. Praktycznie mówiąc, żeby sobie każdy z nas wyobraził, to jest dla każdego rządek ziemniaków. Rządek ziemniaków, taką mamy szeroką areał. To jest tak, nas dwie z siostrą i dwóch tych panów, czworo ludzi i ta ciemka ma 15 czy 20 arów na tę osobę. Pani Halina, powiedziała pani o tym, że to starostwo powiatowe w Mielcu dokonywało tych scaleń. W pani przypadku można powiedzieć, że rozscalenia nie ma co ukrywać. Niektórzy na tym zyskali. To są również mieszkańcy waszej gminy. A więc jest w pewnym sensie i rozdźwięk, i z niektórych stron taka zmowa milczenia. Próbowaliście zainteresować ten starostę. I co się stało? Który starosta jest najbardziej winny? Bo wiemy, że tutaj również się zmieniały władze. Znaczy, tak, odwoływaliśmy się, bo trzeba to zaznaczyć, że ani nasi rodzice, ani my nie wyrażaliśmy zgody na scalanie i zawsze żeśmy to podkreślali, że w naszych gospodarstwach nie ma takiej potrzeby, bo my już jesteśmy wystarczająco szerokim areałem do uprawy. Jednak mimo naszej interwencji i niewyrażenia zgody siłowo odebrano nam nasze pola. Warszawskiego Biura Waszyngtońskiej Fundacji Center for European Policy Analysis zajmuje jedna z niewielu fundacji, która zajmuje się wyłącznie Europą Środkowo-Wschodnią, czyli panem doktorem Marcinem Zaborowskim oraz ekspertem od spraw polityki wschodniej władza powinna jedna za drugą to naprawić, co było źle. Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pisma odwołania, że wszędzie zostało nam to przyznane, że jest to zrobione wbrew prawu, jednak nie zwraca się nam naszej ziemi, tylko dalej się brnie w to i podtrzymuje się te, znaczy, złe działania. Trzeba powiedzieć, że tamto gospodarstwo miało jeszcze budynek 200 metrów przystosowany do rolnictwa. Ważna i dla nas, ten, przed tym budynkiem, tuż przed tym budynkiem, podczas scalania, gmina Padew Narodowa wybudowała przedgwiazdnym do budynku, proszę Państwa, z oczyszczalni ścieków, oczyszczalni dogada się z Rosją w sprawie budynek się nie dało rady jak przyjęte zostało jego zwycięstwo w Rosji, o tym z Moskwy korespondentowskiego radia Maciej Jastrzębski. I w gminie, i u starosty. I musiałyśmy zbyć, proszę Państwa, zostaliśmy zmuszone za marne grosze. Za marne grosze ten budynek oddać dla gminy, żeby po 150 zł nam proponowano za wykup naszej jednej działki podczas scalania. Podzielono ją bez zgody, bez naszej woli, bez
naszej wiedzy. W ogóle i siło, bo nam po prostu musieliśmy zniszczyć jedno gospodarstwo z budynkiem, żeby... Zaniechana.
I pan ochroniarz odstąpił od swoich czynności, bo nie uznał za zasadne wyprowadzania nas z urzędu. Jest to, poczułyśmy się bardzo, bardzo źle, spotkało mnie to pierwszy raz w życiu, żeby przyszłam pokrzywdzona tak mocno, tak zdeptana przez tyle lat i jeszcze zostałam razem z siostrą, taka sytuacja, że nas chciano wyprowadzić z urzędu, to znaczy pracownik urzędu. Pisałyśmy, do starosty pana Tymuły, że takie miejsce było i takie zajście było. Pan starosta odpisuje, mamy na to pismo, że nie widzi tutaj nic złego, jest to dobrze i nie widzi tutaj nic, co by mógł, by to być naganne. Dziękuję, mówiła pani Halina Kozik, osoba poszkodowana. Zapraszamy państwa, by poznać jeszcze kolejne przypadki, które wyjaśnią również tę sprawę i również naświetlą i wykażą, kto tak naprawdę tutaj najwięcej w tym wszystkim zamieszał. Zamieszał w taki sposób, że ludziom odebrano ich własność. Pani Kazimiera Szala to kolejna osoba poszkodowana w sprawie scalania gruntów. Pani Kazimiero, czy pani w ogóle to scalanie gruntów było potrzebne i czy w jakiś sposób poprawiło warunki gospodarowania? Nie, pani redaktor. Ja nie wnioskowałam do starosty powiatu mieleckiego o scalenie moich gruntów, gdyż moje grunty nie wymagały scalenia. Odebrano mi moje grunty bez mojej wiedzy i wbrew mojej woli, co narusza zagwarantowane przez konstytucję prawo własności. Wielokrotnie w trakcie całego postępowania scaleniowego wielokrotnie podważałam decyzję co do kształtu i położenia nowo projektowanych gruntów, ale nie zostało to uznane przez starostwo. Ja przed scaleniem byłam właścicielem trzech działek, które nie wymagały scalenia. Po scaleniu otrzymam dwie działki, które jedna z nich o nieregularnych kształtach, druga z działek, która mi odebrano, została zmniejszona z 34 arów do 21 i starosta w odpowiedzi napisał uzasadnienie, że działka ta jest krótsza i szersza i jest dogodniejsza do uprawy mechanicznej. I zachodzi pytanie, po co scalać, lepiej rozrabiać, skoro zmniejszenie działek powoduje lepszą uprawę mechaniczną. Jeszcze będąc właścicielem działek, jedną z nich miałam w bardzo atrakcyjnym miejscu, to znaczy tuż w pobliżu zabudowań siedliskowych, w pobliżu stacji PKP i na tą działkę miałam już nabywcę przed scalaniem. Okazuje się, że w wyniku scalania potencjalny nabywca, który prowadziłam wstępne negocjacje, został w wyniku scalania jej właścicielem. To znaczy dostał ją za darmo. I jeszcze mam takie pytanie, jeszcze chciałam powiedzieć, że przez 11 lat nie dysponuję swoją nieruchomością, płacę podatki, nie biorę dopłat, nie mogę sprzedać, nie mogę wydzierżawić, po prostu jestem zawieszona i nic nie mogę z tym zrobić. Czyli można powiedzieć, że te działki, które też pani dostała, jakie klasy to były ziemie? To była, którą mi zabrano, była trzecia i czwarta klasa. A teraz? W zamian dostałam ziemię na odłogach, daleko od budynków mieszkańców i po prostu jeszcze o nieregularnym kształcie. Jeśli można, to mogę po prostu taką
Władimirem Putinem. Taką działkę zaprezentować. To jest właśnie ta działka, którą dostałam po scaleniu. Jest o nieregularnych kształtach i ta działka jest wartościowo bardziej niekorzystna i po prostu nie nadaje się to do uprawy mechanicznej. Drugą działkę, którą dostałam po scaleniu, jest to działka, która została zmniejszona z 34 arów na 21, proszę. To jest działka, którą dostałam po scaleniu. Kto zostanie sekretarzem obrony, kto zostanie sekretarzem stanu? 11 lat domagają się państwo sprawiedliwości, pukając do niejednych drzwi. Czy jakąkolwiek państwo pomoc do tej pory uzyskali? Nie. Wszędzie starosta pisze, że dostałam wartość szacunkowa gruntów przed i po scalaniu i tylko to jest brane pod uwagę. Nie bierze się pod uwagę położenie, co jest bardzo ważne w moim przypadku i po prostu no i zostaje to przy swoim. Ja już nie mam siły i zdrowia, żeby za tym po prostu więcej chodzić. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Rozmawialiśmy z panią Kazimierą Szalą, osobą pokrzywdzoną w procesie scalania gruntów. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę będziemy rozmawiać z kolejnymi osobami również pokrzywdzonymi w tej sprawie. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Andrzej Głaz, mieszkaniec Jaślan i również wójt sąsiedniej gminy Tuszyn Narodowy. Okazuje się, że to nie tylko mieszkańcy nie pełniący żadnych funkcji w tej dziwnej sytuacji zostali pokrzywdzeni, ale również w innej gminie, ale urzędujący jednak wójt. Panie Andrzeju, o pana sprawie, jak u pana wygląda ten przypadek z tym scaleniem gruntu? Moja sytuacja jest nie tylko tutaj jako moja osobiście, również siostra mojej mamy, która też prowadzi gospodarstwo i zarówno ona, jak i my odwołujemy się. A sprawa, jeżeli chodzi o konkretnie naszą sprawę, to wygląda w ten sposób, że jest to zaprzeczenie scalania gruntów. Jest to rozdrobnienie gruntów. Na czym sprawa polega? Jeżeli mieliśmy grunt o szerokości około 19-20 metrów szerokości, sąsiad obok miał połowę z tego, to dzisiaj my mamy w niektórych przypadkach 11 metrów szerokości, gdzie nie ma możliwości nawrócenia z dwoma przyczepami ciągnikiem, a sąsiad ma 20 parę metrów. Więc jak tu mówić, to już nie było, że scalenie, zaprzeczenie, tylko typowa złośliwość. Dzisiaj trudno aż uwierzyć, że ktoś potrafi mówić w ten sposób, że nie da się naprawić już tej krzywdy, że to już jest za późno, to jeżeli kradzież została dokonana, jeżeli sądy to potwierdzają, to ja się pytam, w imię czego? Dlaczego nie można zwrócić ukradzionej czyjejś własności? Ja bardzo bym prosił, żeby jednak tutaj publicznie mówię w ten sposób, żeby pan starosta pojechał na poszczególne przypadki. To, co tutaj przedstawiają osoby, mój przypadek, ale tej osoby, pani Szala może nie wspomniała o tym, ale ja może tylko dodam, że nie było na tym terenie planu przestrzennego zagospodarowania. W związku z tym działki budowlane, na których można się budować, były ujmowane jako zwykłe pole. I odszkodowanie dostawali za zwykłe pole albo wyrzucano je gdzieś parę kilometrów dalej w pole. Przecież to jest różnica między działką budowlaną a polem, jest ogromna. Więc tutaj bezwzględna jest słuszność i wszystkie organy niby przyznają słuszność. Mówią, że to jest rażące naruszenie prawa, ale jednego zdania brakuje. Oddać własność, ukradzioną własność, żeby wreszcie ktoś tym się zajął poważnie. Mamy nadzieję, że dziękujemy wam serdecznie za interwencję, za przyjazd, za zainteresowanie się sprawą, że dzięki waszej interwencji dojdzie do jakiegoś konsensusu, że powiedzmy oddadzą skradzioną własność tutaj nam pokrzywdzonym podczas scalania gruntów Partii Narodowej. Panie Andrzeju, aby oddać prawdę, bo zawsze o to chodzi, no panu jest trudniej mówić jako samorządowcowi, no jest pan urzędującym wójtem. Starosta, jakby nie patrzeć, no to w takim wypadku kolega samorządowiec z tego samego powiatu i trudno tutaj jakoś źle się od nim wypowiadać, ale zarówno z tego co wiemy, zarówno starosta jest z Prawa i Sprawiedliwości, jak i pan również jest. To są jakieś dwa Prawa i Sprawiedliwości?
sprawiedliwości, czy też sprawiedliwość dla jednych, a dla innych niesprawiedliwość, jak to określić? Co, na pewno tak, na pewno należymy i zarówno pan Tymowa, jak i ja należymy do Prawa i Sprawiedliwości i reprezentujemy. Tu mówimy o konkretnym przypadku, w którym niestety pan Starostana nie reaguje, nieodpowiednio reaguje, bo powinien jednak zareagować, przyjrzeć się sprawie. Pytanie jest, czy ci sami urzędnicy, którzy wcześniej prowadzili scalanie gruntów, również dalej prowadzą? Odpowiedź jest tak. Więc to powinno być prowadzić albo ktoś inny, albo powinno to być, co postulują mieszkańcy, do innego urzędu przeprowadzone. Uważam, że w tym przypadku, nie będę się wypowiadał prościej, bo rzeczywiście działamy razem w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie będę się wypowiadał, że to, jeżeli do tej sprawy, na pewno tutaj nie ma racji, na pewno nie trafnie ocenić tą sytuację, a to, co wypowiedziało się w prasie, że nie ma możliwości już zwrotu, że to jest przykra prawda, to jest bzdura moim zdaniem. Tutaj jest możliwość oddania, jeżeli komuś zostało zabrane, to trzeba oddać tą własność. Jeżeli ktoś się zdecyduje na rekompensatę, proszę bardzo, ale większość chce odzyskania swojej własności. Panie Andrzeju, starosta również i niektóre osoby tłumaczą starostwo również tym, że to poprzedni starosta z innych partii politycznych zaczął ten proces, a obecny starosta no, musi go już tylko dokończyć. Ale to, co mówiliście państwo i pan również potwierdził, że nadal te same osoby, które za poprzedniego starosty dokonywały tych scaleń, nadal są na tych urzędach, że tak powiem, no nie ma tu wymiany tych urzędników. Może odróżnimy, że to była komisja scaleniowa, odrębna komisja scaleniowa, a nadzorowało to starostwo powiatowe, do którego żeśmy się zwracali. Od samego początku rzeczywiście, za poprzedniego starosta to było źle zrobione. Tylko dzisiaj no jest kontynuacja władzy i dzisiaj obecny pan starosta powinien przejąć to, przyjrzeć się sprawie, uwzględnić sprawę, a nie zatwierdzać to, co było źle zrobione. Bo tak, to wina była oczywiście poprzedniego starosty, ale niemniej kontynuowana jest w dalszym ciągu przez obecnego starostę. Dziękuję. Mówił pan Andrzej Głaz, mieszkaniec Jaślan, również wójt sąsiedniej gminy Tuszyn Narodowy. Proszę państwa, w tej sprawie wypowiadały się również takie instytucje jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i inne. No i czekamy również o tym, powiedzą nam mieszkańcy. Tym bardziej warto zostać z nami. Pani Maria Piechota, mieszkanka Padwi Narodowej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Maria, jak również poprzednie osoby, jest osobą poszkodowaną w procesie scalania gruntów. Pani Mario, jak u pani wyglądał ten proces scalania gruntów i czy on w ogóle był potrzebny? Żadne scalanie nam było niepotrzebne. Po pierwsze, w 2004 roku ja byłam z mężem w szpitalu, mam kartę informacyjną, a on jest naniesiony na listę obecności na zebraniu, że był obecny. Czy człowiek chorujący przez 7 lat na chorobę Alzheimera to jest zdolny brać udział gdziekolwiek? Nie chodzi, nie mówi. To jest jedno. I robili to scalanie, nie pytając się nikogo o nic. Mam na to dowody. Maciej Woźniak pokazywałam przy stole. Podważył wiarygodność scalania gruntów. To obejmuje wszystkich, nie tylko mnie. Mam to na piśmie. Mam akt własności mojego męża. Mam akt małżeństwa, że byłam żoną. Mam akt zgonu mojego męża. Mam dokumenty, gdzie byłam wzywana na policję do Tuszowa Narodowego. Tam wszystko skserowali i oni się wydziwić nie mogli, że takie przestępstwa potrafiły nastąpić w Padwi Narodowej. Oprócz tego jeszcze taka sprawa, że zabrali nam 70 arów pola. Ja mówię, dlaczego mi to zabieracie? A facet mówi, bo ja jestem w PSL-u. Od poniedziałku do piątku po 12. Zabrali. A przecież ja męża miałam. Synowie ojca również. Czyli rozumiem, że mąż zmarł, pani i z synami jest spadkobiercą po mężu, tak? Ja, my jesteśmy spadkobiercami, dwóch synów i ja. Syn jeden niepełnosprawny, co mogą wszyscy tu potwierdzić, że tak jest. To dopóki ja wegetuję jako tako, syn ma się nieźle, ale jeżeli ja się wykończę, to jemu żadne zaplecze niepotrzebne.
i burmistrz Londynu. Oprócz tego jeszcze drugą działkę, hektar 29 arów na prosto domu, zabrali nam i dają komuś takiemu, kto nie ma nawet zgiby ziemi obok nas, bo z prawej ziemi, z prawej strony ma Czerkiez Krzysztof, z lewej strony Anna Zygmunt, a my w środku. I oni nam tą działkę zabierają. Dlaczego? To jest ojcowizna. Nas chroni konstytucja, która chroni prawa własności, prawa dziedziczenia, a oni zdeptali konstytucję godło Polski. To znaczy, że czym oni są? Szwabami? Kruskami? My stoimy na twardym gruncie, bośmy są Polacy z krwi i kości. Ja objechałem wiele krajów, ale tak wspaniałego kraju jak nasza ukochana ojczyzna Polska to nie ma i to moim szefom to powiedziałam, to się wydziwić nie mogli. Ja powiedziałam, że tak. I ja tu nic nie żądam, niczyjej krzywdy, tylko zwrot naszego spadku po chorym mężu, któregośmy godnie dochowali, bo mam na to wiele dokumentów, tak jak powiedziałam. Akt własności, obalenie scalania gruntów przez tego całego Macieja i oprócz tego sfałszowany podpis mojego męża. Po jakiemu to jest? Tak robi. Czyli ktoś sfałszował podpis pani męża? Pisał na listek ktoś mojego męża, a ja mam kartę informacyjną, że byłam wtedy z nim w szpitalu. Jeszcze jedno. Osobiście na moim gruncie był pan starosta Tymuła. Powiedział tak, ja to będę chciał naprawić do dnia dzisiejszego, a jak byłam ze 2 miesiące temu, to nie chciał rozmawiać nawet ze mną, bo się czuje winny. Bo zrobił to, co nie powinien. Powiedział tak, jak był u mnie w polu, że objąłem to stanowisko, no i teraz muszę się z tym jakoś borykać, no i będę chciał to teraz naprawiać. Komu naprawił? Naprawił komu? Wszyscy poszkodowani tu stoją. Gdyby tak nie było, to by nas tu też nie było. Panie Mario, 11 lat pukają państwo do wielu drzwi. Proszą o pomoc wielu urzędników, wielu polityków tutaj było. Prosili państwo o pomoc. Czy ktokolwiek państwu pomógł? Nikt, kompletnie nikt. Każdy się odwraca od tego. A jeżeli nie, to mówi, kto narobił bałaganu, to niech teraz to naprawi. No i słusznie i naukowo. Mnie się to podoba. Kto zepsuł, niech naprawi. Było zepsute za chrabąszcza Andrzeja, wiadomo. Ale że ten Tymuła obiecał naprawiać, bo to mówił osobiście do mnie, niech naprawia. Ja proszę, bardzo proszę o zwrot naszych gruntów. O niczyje nie, a nie dawać komuś, kto nie ma skrawka ziemi obok nas. Tak się robi. To jest nasza ojcowizna. Jak mąż tyle lat chorował, to do wanny go nikt nie zaniósł, tylko ja się mordowałem. A jak w szpitalu się zapytali, czy zostawię męża w szpitalu, powiedziałam, że nie, bo ja jestem od tego, żebym się nim opiekowała. A teraz ktoś się chce bogacić na naszej krzywdzie. Nawet ze względu na tego chłopaczynę niepełnosprawnego, to trzeba by mieć odrobinę serca, litości i miłości. Bo my Polacy tośmy są jak bracia. Nawzajem powinniśmy się szanować. Nawzajem. A tu co się dzieje? Co się tu dzieje? Kłamstwo, fałsz, obłuda, wyzysk człowieka przez człowieka, jak było dawniej, to powróciło jeszcze gorsze, jak dawniej było. To jest okropne. Kto tego nie przechodził, to nie rozumie, ale ja przechodziłam po kolei tyle lat. Ja byłam za granicą, dom stanął, ale synowie dzwonią, mamuś, musisz przyjechać, bo statusie już sobie nie radzimy. Przyjechałam, na nic pieniądz, ojczyzna moja jest najważniejsza.
wspanialsza, powiedziałam. Jak pani witała pana Jarosława Kaczyńskiego, który przejeżdżał tutaj przez Paderską Ziemię? Proszę powiedzieć, może pan Jarosław Kaczyński to usłyszy? Może to usłyszy? Proszę powiedzieć, jak przejeżdżał przez pan? Teraz mówić, może ja przyjechał, no dzień dobry państwu, dzień dobry, ja podeszłam do niego z tą krzywdą, bo miałam tą krzywdę naszą, nas wszystkich. I on przywitał się ze mną i mówi, i ja mu mówię, o co chodzi. On bardzo dobrze, będę chciał państwu pomóc. I wziął ode mnie tą listę, jaką miałam tych pokrzywdzonych. I potem po jakimś czasie on to przekazał organom i otrzymałam pismo, otrzymaliśmy, nas więcej otrzymało, że tutejsze władze powinny to załatwić do dnia dzisiejszego. Tak nas ułatwią. To są wrogowie, zdziercy, a nie Polacy. Dziękuję serdecznie pani Mario. Szanowni państwo, jak słyszymy, mieszkańcy Padwi Narodowej i okolicznych miejscowości przez 11 lat nie mogą doprosić się sprawiedliwości. Została im odebrana własność w świetle prawa. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. To był poziom od około 9-10 tygodni najwyższy. To był taki mocno spekulacyjny ruch wywołany rynkowym szokiem, ale z drugiej strony szokiem trochę oczekiwanym. I teraz będziemy mieli okazję zobaczyć, że jednak rynki trochę... Adwocem również raz jeszcze pani Krystyna Świątek. Pani Krystyno, pani zna również dalsze losy wizyty premiera Jarosława Kaczyńskiego tutaj. Jak to się skończyło? Proszę państwa, przez tą miejscowość przejeżdżał niegdyś w 2005 roku pan prezes, pan Jarosław Kaczyński i przystanął tutaj w naszej miejscowości i proszę państwa, ludzie witali go tu z kwiatami, z chlebem, całowali go po rękach, ponieważ już byli przez te scalanie bardzo pokrzywdzeni. Pan Jarosław przyrzekł tym ludziom, jeżeli dojdzie do władzy, to on nam po prostu pomoże. On w jakiś sposób przyglądnie się temu scaleniu gruntów. I my dzisiaj tu mieszkańcy bardzo apelujemy. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, panie Zbigniewie Ziobro, panie ministrze sprawiedliwości, jeżeli panowie oglądacie ten program i widzicie nas tu ludzi pokrzywdzonych, my bardzo prosimy, proszę zainteresować się, bo my piszemy do was przeróżne prośby, przeróżne listy. Podejrzewamy, że chyba nie docierają, chociaż muszę przyznać, że pan minister rolnictwa, pan Jurgiel, tak samo pan minister sprawiedliwości, ale oczywiście ich reprezentanci zwrócili się tutaj do Mielca o zaproszenie nas na sesję, o porozmawianie z nami, z ludźmi pokrzywdzonymi. Niestety, pan starosta lekceważy. Proszę państwa, pan starosta wydaje decyzję 26 kwietnia tego roku 2016 i jesteśmy zbulwersowani, proszę państwa. Pani Krystyno, przepraszam, a więc no, można powiedzieć, że zainterweniowano w ten sposób, że panowie ministrowie, tak jak pani mówiła, Błaszczak i Jurgiel, zwrócili się do starosty Ziobro, tak? Ziobro i Jurgiel zwrócili się do starosty o to, aby was wysłuchać na Radzie Powiatu. Jak to wyszło potem? Tak to wyszło, proszę państwa, że w ogóle nie zostaliśmy zaproszeni na tą Radę Powiatu. Sami żeśmy się przez internet dowiedzieli. Sami poszliśmy na tą Radę Powiatu. Zostało głosowanie tajne. Nie udzielono nam głosu. Niestety. Jak to? Mieszkańcom powiatu nie udzielono głosu na Radzie? Siedzieliśmy 4 godziny. Były różne tematy. Dostaliśmy do samego końca. Jak już wyłączono mikrofony, ja wyszłam na środek i powiedziałam paręnaście zdań. Bardzo przykre dla pana starosty. Podejrzewam, że pan starosta celowo to wszystko zrobił. Nie wysłuchuje, nie liczy się z głosami ludzi. Po prostu lekceważy ludzi. No, myśmy na niego głosowali. Proszę państwa, ja mam większą pretensję do tego obecnego starosty, jak nawet do poprzednich. Bo proszę państwa, tamta decyzja została uchylona prawomocnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Została